Dzień dobry, witajcie na wojnie, którą mamy szansę wygrać. Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez Was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry! Jak już wspomniałem w zapowiedzi, wojnę szansę wygrać mamy. Bardzo zbliżony wynik, znaczy przeciwnik prowadzi, ale my mamy ciut więcej ataków. Więc na tą chwilę nie wiadomo, kto prowadzi. Wiadomo, że mamy dwóch pełnych tylko do, a właściwie trzech pełnych do zaatakowania. Więc nie ma tragedii. I zaczniemy od Alfriki. Tutaj nie ma co się cisnąć, trzeba bić. Bez zastanowienia i liczyć na to, że klocuszki nam podpasują. Zobaczmy, co my tu mamy oprócz Alfriki. Co to jest? Matilda, lekarz. Lekarz? Nie, nie lekarz. Matilda to nie lekarz. Kuchareczka. Co przyzywa muffinki? Wyssa efekty leczenia. Typowy potworowy narzucacz. Kong w kostiumie. Tu niespecjalnie mamy znaczenie, co damy. Więc damy Rigarda. 27. No i lecimy na ten pierwszy atak. Musimy oddać dobre ataki, bo jak nie oddamy dobrych ataków, to zdecydowanie nie wygramy. No zawiodłem się trochę na tej planszy i to bym powiedział, że sporo, bo tutaj ugrać coś będzie, zobaczcie, cholernie ciężko, a żółte jeszcze nie chcą nam wpadać. Nie za bardzo wiem, co robić. Popelina na maksa. No dobra, pójdziemy tak, bo moglibyśmy się wyleczyć, mamy dwie opcje, wyleczyć się Rigardem i liczyć, że Alfrikę nie trafi nam Rigarda i wtedy się wyleczyć i oczyścić, tak zrobimy. Albo też, no właśnie, niestety Rigard został trafiony, ale się obronił, więc ściągnie efekt. Znaczy, w sumie bez znaczenia mi to, bo i tak nie ma żółtego, którego mógłbym użyć, teraz jest. Coś tu się zmieniło. Jeszcze strzały wykańczają. No i lekarza też wykańczają. I leczą. Kurza burza. I muffinki. Wszystko naraz. I za chwilę dojdzie Kong do tego i będzie ambaras. Miało być dobrze. A nie jest nawet blisko do bycia dobrze. No daj Boże, bym wykończył jednego. W sensie tanka. Niezła śmietanka. No pięknie, kurza burza, pięknie. Tak, to my nie pogramy. Kompletnie, kompletnie tak nie pogramy. Tu nawet nie widziałem ratunku jakiegoś. Dobra, chwila przerwy. Spróbujemy zrobić drugie podejście. Jeszcze tylko coś sprawdzę. Dobra, drugie podejście spróbujemy zrobić sobie tutaj. Tylko czym tu wejść? Ja bym tu chyba wszedł sobie, spróbował wejść fioletem. W taki otoże sposób. I patrzył, co z tego wyniknie. Czy też będzie troszkę lepiej? Czy też troszkę lepiej nie będzie? Jest lepiej. To znaczy lepiej nie mówić, jak jest. Tutaj. I tutaj.
rozrzucone tak jak chińskie siodło. Tu jeszcze jakbym jakiś jeden zielony wjechał. Dobrze, wjechały mi zielone. I to nie jeden, a więcej. Ale kompletnie nie wjechał mi fiolet na ten przykład. Tudzież na ten czas. Co tu się dzieje z tymi kockami dzisiaj? Nie ma co składać kompletnie. Zaraz mi tu ciapnie żółty. W sensie mnie strzeli żółty. To mnie to w sumie szlak zaraz strzeli. No właśnie. Cia. Cia. O, ho, 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 ho. Już odpala niebieski. A fioletu nie chcę dawać. A poza tym, znaczy może nawet nie tyle, że nie chcę, tylko daję tak bardzo, bardzo, bardzo marnie. Spróbujemy tu. Jeszcze jakby tu zielony jakiś wszedł, no wszedł i uciekł. Taki to oto zielony właśnie, ale tu się pojawiło, dobrze. Ale też pojawiają się miliony minionków. Obyś mnie zaatakowała, Mariano, właśnie w lewą stronę. To jest dobre. Oj. Oj, 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 oj. Ja tu się przez same miniony nie przebiję. Przecież one mają jakieś chore statystyki. Ale jest fiolet. Może ten fiolet coś? Fiolet coś. Może on coś, a może on nic. Ile tytułu zostało ci tutaj? Ty? Nie za wiele. Ale to zrobimy takim fioletem tutaj. Może akurat żółtego ściągniesz? Dobrze. Tu oczywiście stracimy wszystkie naładowane postacie. To jest oczywista oczywistość. Ale mamy minionki, które nie będą pozwalały, mam nadzieję, babci się odpalać. O ile odpali się... Właśnie, jest dobrze. Jest dobrze. Na ten czas mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. A, Baba Jaga. Baba Jaga mnie wcześniej trachnęła na raz, więc fajnie, że ja Baba Jagę trachnęłem, tudzież też. 54 punkty, jeden z mocniej ocenianych przeciwników. No dobra, zostały same ogryzy. I ktoś będzie musiał je podobijać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ogryzków. Szału nie ma. Dupa z tyłu. Jakbyśmy nie stali, tak dupa zawsze z tyłu. Tu nie zaszalałem. Co mam powiedzieć, no? Nic nie powiem, będę czekał. Godzina 17. Zobaczymy. Ja kompletnie nie wiem, co się dzieje na tej wojnie, ale mamy nieoddanych jeszcze 20 ataków, a tylko 26 minut do końca. Głównych dobijaczy nie ma, przez to dwóch najlepszych graczy musi dobijać. No ale okej, no musi to musi, no. Musi, bo się udusi. Weźmiemy sobie i dobijemy. Pójdziemy sobie tak. Niebieski. Niebieski. Tym tydym tydym. Tak, to ja nigdzie nie pójdę. Niebieski. Niebieski, niebieski, niebieski i niebieski. Niebieski królewski. Tu nie ma znaczenia, bo to i tak wystarczy pewnie jeden atak załadować. Więc idziemy sobie na bezpiecznie w monokolor. Na bezpiecznie w monokolor idziemy sobie. Ciach. Co tam jeszcze mamy? Jakiego koloru nie mamy? Czerwonego! Uhu. Czerwony jest gdzieś tu. I pójdziemy sobie tak. Nie wiem, czemu tu się zrobiła szesnastka. No, dobijamy. A potem bierzemy najłatwiejszych, żeby wykorzystać punkty. Tak przynajmniej bym chciał. Patrzcie, akurat z lewej strony nie mogę kompletnie nic ściągnąć. Muszę w tego wariata, przecież to jest absurd. Z tymi klockami. Lewa strona tarczy, tam gdzie powinienem w puste ładować, żeby się szybko załadować, to nie mogę zrobić nic. Muszę w tego świra ładować. To jest... nieprawdopodobne.
tak to my nie pogramy. Oczywiście wiadomo, że wygramy, no ale... Już to bez sensu. No właśnie. No jak następne trzy ataki będą takie jak te tutaj, to o, jeszcze unik. To już widzę, że może być ciężko. Ja tu mam ciężko rozwalić gołego typa nieomalże. Jednego do połowy zrobionego. Kosmos jakiś. No dobra. Ile przeciwnik ma przewagi? 5900 punktów, czyli potrzebujemy 400 punktów. Tak naprawdę, żeby z nim wygrać. Czy on się wypstrykał? Jeszcze nie. Jeszcze się nie wypstrykał. Sosna, 3 ataki. Nie ma. Bombi, 3 ataki. Nie ma. Jak Bombi nie wejdzie. Ostatnio nie oddał jednego ataku i podarowaliśmy to, ale teraz Bombi, jak mnie oglądasz, a na pewno mnie oglądasz, jak nie oddasz tych ataków w ciągu 23 minut, to jedyne, co będziesz mógł robić u nas na wojnie, to oglądać filmy. No niestety, trzeba pilnować czasu. Nie ma wymówek. Kogo bierze Arko? Na spokojnie, tak samo. To bardzo dobrze. A kogo wezmę ja? Fioletowy. Nie spojrzałem wcześniej, jaki jest kolor tanka, teraz już widzę to. Niestety jest mało... Mało, mało. No dobra, mało czy nie mało. Czy my czerwonym szliśmy, czy nie? Nie szliśmy. No to idziemy. Jak nie szliśmy, to idziemy. Dane o wrogu. Kryspin z nami pójdzie. A nie, damy sobie to, tęże oto lubawę moją. Gdzie ona jest? O, Annabel. 27, 14, 18, 10. Tak bym to właśnie widział i tak właśnie pójdę. Pięć mocnych ataków ma Arko. Kilka mam ja. Więc jest szansa, że coś tutaj stworzymy. No dobra, pójdziemy tak. Nie podoba mi się znowu to ładowanie tych postaci kompletnie. Muszę wbić się niebieskim. Tu już dosyć mocno dostałem. O! To mi się podoba o wiele bardziej, ale dostanę po raz drugi niestety. To mnie, chyba, żeby mnie dostał po raz drugi. Właśnie, pięknie. To jest dobra wiadomość. No to robimy. I kończymy tę, mam nadzieję, walkę. Annabel nawet nie będzie musiała być użyta. Kotofej padł. Czyli jest jeszcze drobna szansa na zwycięstwo. A jak poszło? O, tu przeciwnik się przejechał na jednym ataku. Bar na pelczu, bardzo dobrze. Co my szukamy dalej? Kogo tutaj atakuje Arko? Arko nikogo nie atakuje. A, już jednego zaatakował, pięknie. Czyli szuka, tak jak ja szuka. No to szukamy. Teraz poszukajmy kogoś pod kolor zielony, może tego. Pod kolor zielony, może tego. Gotowe dane o wrogu, tu zdecydowanie Rigard. Też może tu by się nawet Annabel przydała, no ale trudno, pobite gary. Mamy tylko jedną zrobioną, więc nic nie wymyślimy. No walczmy. Tak, Arko też atakuje. I co tu tym razem? Nie jest źle. Nie jest dobrze, nie jest źle, bym powiedział. Trzy weszły, dobrze. Ale co dalej? Jak to ułożyć? Tutaj mamy trzy, bardzo dobrze. I tutaj mamy trzy, co też jest nieźle. I wywalmy lewą stronę. Przynajmniej spróbujmy wywalić lewą stronę. Kogo wywaliliśmy? Lewą stronę. O dziwo. Kurde, mówiłem Rigarda, a wziąłem Sabinę. Teraz widzę to właśnie.
świetny jest ten. Tak, bardzo dobrze, panie Marcin, panie Dragon, panie Agon, cokolwiek. A Sabina, aha, bo może podświadomie wziąłem Sabinę jako kontrę dla kontry i dla tej, no czyli jakby zobaczyć, jak głupio mózg działa, a właściwie nie głupio. Powiedziałem Rygard, ale w tle widziałem dwie inne postaci i z automatu na kontrę poszła Sabina. To miło zresztą, swoją drogą. To gorzej. Ale właśnie, po to mamy Sabinę, więc moja głowa podpowiedziała lepiej niż moje usta. Złoto usty. Poszedł drugi mimo oporu. Makszcze poszedł. A jak Arko w tym wszystkim się odnalazł? Jeszcze nie zaatakował. Znaczy właściwie zaatakował. Ach, pierwszy mu nie wyszedł w ogóle. Ale tu jeszcze jedzie. Bije się z myślami. I mamy ostatni atak. To co ja mam za atak jeszcze? Na pewno mam jakiś dobry. Mam jeszcze niebieski, który na pewno nie można uznać jako dobry atak u mnie. I ewentualnie żółty, drugi żółty. I kogo ja bym chciał? Chciałbym drugi żółty, ale w kogo tu się wbić tym drugim żółtym? Już powoli się zbliżamy do przeciwnika. Bombi się pokazał i Ragnar się pokazał teraz, kurde mol. No po prostu śmiech na sali. 18 minut przed końcem. Jak trzeba było dobijać przed chwilą i zmarnowali nam dwa ataki, chłopaki, no. No dobra, ale lepiej późno niż wcale. A już widziałem sojusz bez Bombiego. Niech to Dunder świśnie. Komu, bo idę do domu. Tu żółtym nie za bardzo. Tu żółtym nie za bardzo. Tu żółtym nie za bardzo. Co ja tutaj mogę? Może tutaj? Nie wiem, czy to nam coś da, ale tu się spróbuję wbić żółtym. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I jaki kolor? Może nawet nie jaki kolor, tylko dobra. Tu będzie kulczem. Przecież jeszcze jesteś ty, chłopaczku. Zapominam cały czas o tobie, że cię mam. 19. Wymień, gotowe. Szybciej, szybciej. No i teraz zobaczymy, czy coś się ułoży za drugim razem, bo pierwszy żółty, jak pamiętacie, był tragiczny. Drugi też nie jest super, ale też nie jest tragiczny. To jest plus tego drugiego. Ja tu potrzebuję żółty. O właśnie, no. Nie do końca tu go właśnie potrzebowałem, gdzie on wszedł, ale dobra. Mniejsza z tym, bo chciałem się trochę inaczej tu wbić. To jeszcze pójdziemy tak, licząc na żółtego. No i on jakoś tam się wklepał w to całe zamieszanie. Obawiam się, że niestety odpali mi ta pani. Nie odpaliła i to jest świetna informacja, bo teraz robimy tak. Raz. No niestety robimy tak. Dwa, ale okej. Nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. I co? I psińco. I lekarza. Tu sobie podschodzimy fioletem teraz, żeby w pustę załadować. Bo to może nam spowoduje, że będziemy się mogli zaraz wyleczyć. Otóż to. Bardzo dobra informacja. I niniejszym leczymy się. Czyli jest szansa, żeby to jeszcze pociągnąć, jak nam klocki podpaszą. A myślę, że podpaszą, bo tu już nie, ci się nie ładują, a właściwie nie ci, tylko ten. Oj, teraz już zacznie ładować, to jest gorsza informacja. Dobra, jest. Gorzej, że tam też wy... No dobra. Raz, dwa, trzy, zrobimy to tak. Tu jeszcze nic nie jest przesądzone, bo tu jeszcze można dobrze w dupę dostać. Mimo wszystko cały czas. Choć szanse są o wiele mniejsze niż były przed chwilą na w dupę dostanie.
strzałki mnie tutaj poszczeliwują. My zrobimy to tak. I zrobimy to tak. Ile ten teraz? Znowu już zeszło z niego. I znowu leczenie. Peszek. I to my znowu tak. I tak. Teraz tu się bardziej skupimy na waleniu ich. 50%. To jeszcze nie będziemy w niego sadzili. Teraz będziemy w niego sadzili. Na 75%. Elegancko. To zrobimy. Przerzucimy się z nią na lewo. I go wykańczamy dalej. Ciach. Dobrze. Poszedł nasz koleżka. Tu już nie ma. Tu już nie ma, a tu jest unik, pasywna, dobrze, bardzo dobrze, to tym razem na prawo i ciach, no i pozamiatane chyba, będzie za chwilę oczywiście, o ile Menda mi nie będzie uników robiła, ale jak wykończymy lekarza, to ona już mi niewiele zmieni, no właśnie, może sobie robić uniki, nic z tego nie będzie, poszło. No dobra, Arko też poszedł, super. Nie wiem co z resztą. Bombi 8, no właśnie Bombi, tak to jest jak się kurde czekasz ze słabymi składami na koniec, a nie dobijasz to co było wcześniej. Oj Bombi, skrewiłeś tutaj strasznie mocno. My z Arkiem dwa ataki żeśmy niestety musieli poświęcić na dobitki. No, czyli jakieś 100 punktów w plecy, może trochę mniej, powiedzmy, że 70. Może 60, ale to jest ta różnica. Zobaczmy jak wygląda, czerwono na początku, ale 242 punkty to nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę, że jeszcze była jedna syfna dobitka. Niestety. 5888, ile nam ataków zostało? Jeszcze 10, a przeciwnikowi 1. No, za 12 minut się okaże, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jakimś cudem, czy też innym świńskim pędem udało nam się tę wojnę wygrać, ale jak widzicie, różnica w punktach 57 i to było rozstrzygnięcie w ciągu ostatnich 2 minut, bo jeszcze 3 czy 4 minuty przed końcem nie było naszych zawodników i nagle weszło dwóch i zaczęli walić i dlatego nadgoniliśmy, bo przeciwnik oddał wszystkie punkty. My mimo wszystko nie oddaliśmy trzech, więc się pożegnamy zaraz z osobą, która nie oddała, bo to nie jest pierwszy raz. Cóż więcej mogę powiedzieć? Najlepsi atakujący. Zdecydowanie czerwono. Aż dziwię się, że przy tak czerwonej górze nasz przeciwnik nie wygrał, ale widocznie miał dół słabszy. 242 punkty u mnie, to już mówiłem wcześniej. Przy jednej dobitce malutkiej. Słuchajcie, dół niebieski. Ja naprawdę nie wiem, jak oni to zrobili. Góra czerwona, dół niebieski, czyli wszystko wskazuje na to, że powinni wygrać, ale chyba jednak, nie wiem, te wyniki tutaj, za dużo średnich wyników. No tak, jednak tutaj między 9 miejscem a miejscem 28 to zdecydowanie dużo bardziej niebiesko i to są punkty, które zrobiły robotę, czyli te wszystkie punkty powyżej 200+. Ja często o tym mówię, że takie właśnie robienie średniej między 200 a 240 jest optymalnie. Jak wszyscy tak zrobią, to naprawdę będzie bardzo dobry wynik na wojnie. Pozostaje się cieszyć, skrzynka się powoli zapełnia, jak jeszcze dwa zwycięstwa zrobimy, to wygramy, dostaniemy skrzynkę i może będzie tak dobra jak ostatnio, czyli jakieś dwa artefakty, chociaż to się zdarza raz na ruski rok. Mnie już potem nie chcieli ruszać, cóż zrobić. Po tej pełnej emocji wojnie życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i miłego południa. Trzymajcie się, cześć!